Radku, jaka jest twoja prawda o Stowarzyszeniu Copernicus? Moja prawda jest taka, że dzisiaj mieliśmy przyjemność się inaugurować jako Copernicus Olsztyn, jako stowarzyszenie zrzeszające młodych ludzi, którzy chcą w Olsztynie czegoś więcej, chcą zmienić w naszym mieście co nieco, głównie dla siebie, żeby Olsztyn stał się miejscem o wiele przyjaźniejszym dla młodych ludzi. Ale oczywiście też nie do końca. Chcemy działać na wielu różnych płaszczyznach. Naszym głównym mottem działania będzie od młodzieży dla młodzieży, ponieważ chcielibyśmy, jako że znamy, bo jesteśmy sami młodzi, znamy swoje potrzeby najlepiej, dlatego chcielibyśmy dzielić się swoim tutaj działaniem i poszerzać tutaj możliwości rozwoju, rozrywki i samodoskonalenia się młodym ludziom w Olsztynie, bo jest nas tutaj naprawdę mnóstwo, którzy studiują, którzy uczą się, potem niestety wyjeżdżają, więc z tym na pewno też będziemy walczyć, ale ten ogrom, ten kolektyw nas, młodych ludzi, no można powiedzieć, że w Olsztynie o siebie nie dba, więc musimy zacząć dbać o to, żeby nasz głos był słyszalny, żeby pewne odpowiednie osoby w naszym mieście pamiętały, że to my będziemy kiedyś tym miastem rządzić i musimy po prostu dbać o siebie, bo jeżeli my o siebie nie zadbamy, to generalnie nikt o nas nie zadba. To jest prosta prawda, ale to jest nasza prawda i nie za dużo osób generalnie o tym myśli w naszym wieku, a niestety, niestety jest to bardzo szkodliwe. Chcielibyśmy to zmienić i na pewno będziemy to robić. Ponadto chciałbym serdecznie Was zaprosić na naszego fanpage'a Copernicus Olsztyn na Facebooku. Tam są wszystkie pozostałe dane kontaktowe, numery telefonów do nas, nasz mail, ale i tak wszystko generalnie w większości przypadków przechodzi przez Facebooka, tak więc tam nas znajdziecie, tam znajdziecie też informacje o naszym działaniu, o naszych najbliższych wydarzeniach, no i o tym generalnie, co tam u nas w trawie piszczy. Tak więc serdecznie jeszcze raz zapraszam, a jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, to piszcie też bezpośrednio do nas, jako do członków. Dziękuję pięknie. Dziękuję i życzę powodzenia inicjatywie. Dziękuję pięknie. Okay.